W końcu udało nam się spotkać na żywo, a ja tu nawet nie od miesięcy, nie od kwartałów, a od lat odsyłam sugeruję, że te materiały po prostu trzeba czytać, bo tak merytorycznych blogerów po prostu w tym kraju potrzebujemy. W podcaście nic za darmo, w specjalnym Wall Streetowym studio Mateusz Samołek, autor bloga Inwestomat. Cześć! Cześć Tomek i bardzo dziękuję za zaproszenie. I tak samo jak Ty czekałeś od lat, tak jak ja czekałem od lat, żeby u Ciebie wystąpić. Wreszcie, wreszcie możemy się poznać osobiście, bo to jest tak ze znajomościami internetowymi plus jeszcze do tego dorzuciliśmy pandemię, więc wszystko nam się tu spieło, a ja przy okazji nie mamy tu teraz statuetki, ale gratulacje, heros rynku kapitałowego. Bardzo dziękuję. Nie nosiłem go ze sobą. Michał Masłowski nalegał, żebym na wykładzie postawił przed sobą, ale starałem się tak już bez przesady z tym chwaleniem się. Nie? E, myślałeś, że jak zaczynałeś bloga, to tak eskaluje, że w pewnym momencie, wiesz, tu statuetki, bloger roku, projekt taki, teraz ty, książka, no parę lat i wystrzeliło pięknie. Absolutnie tak nie myślałem. Nie, nie powiem, że ten blog był od razu wiecie, ska skazany na porażkę. Nie o to chodzi, ale kompletnie się tego nie spodziewałem. Wydawało mi się, że to będzie blog zbyt techniczny dla większości, a okazało się, że jak się przeprowadzi przez podstawy plus inni blogerzy, tacy jak ty, czy Marcin i Wódź, przeprowadzili przez podstawy, to już jest też, mam ten podatny grunt ludzi, którzy rozumieją, co to akcje obligacje, interesują się prostym inwestowaniem i nagle jakoś odpaliło. Ale powiem szczerze, że nigdy bym się tego nie spodziewał. Więc to jest dla mnie takie zaskoczenie. Ta książka, jakbyś mnie spytał parę lat temu, czy będę, czy będę pisał, czy zamierzam napisać książkę, to, to prędzej bym ci powiedział, że napiszę książkę science fiction kiedyś, niż że napiszę książkę inwestowaniem. No to są zawsze fajne historie, ale tak jak powiedziałem, no merytoryka się po prostu sama broni i ja w pełni się zgadzam z tą filozofią, że jak mamy bardziej specjalistyczne treści, no ja też przez lata zataczam pełne koło, że dochodzę do momentu, w którym coś jest za trudne, ale mówię, nie, nie, ja jestem dla tych, którzy dopiero zaczynają tutaj idźcie, do Mateusza idźcie, tam idźcie, tu idźcie, po to, po to jest ta cała wiedza. Ale jak zaczynałeś tego bloga, to jaka tam była w ogóle koncepcja? No bo ty nie jesteś związany z finansami zawodowo, ty jesteś związany z programowaniem zawodowo, prawda? Tak, w zasadzie nawet nie z programowaniem, tylko z robotyką. Okay. To, jest, to jest taki twist, tak. że studiowałem automatykę <laughs> i robotykę, ciekawostka. Byłem inżynierem przez wiele, wiele lat, później zmieniłem na IT, więc absolutnie nie jest to sfera moich kompetencji, jeżeli spojrzysz na wykształcenie. Więc ludzie mogą wreszcie powiedzieć, dlaczego ty w ogóle stworzyłeś takiego bloga. Zaczęło się od tego, że szukając informacji na temat inwestowania, a zwłaszcza ETF-ów i takiego pasywnego, nie mogłem znaleźć pewnych takich bardzo technicznych danych w Polsce, w jakiś prosty sposób podanych i stwierdziłem, że może ja coś takiego stworzę, że trochę pogadam, na samym początku chciałem trochę pogadać o oszczędzaniu też, ale bardzo szybko stwierdziłem, mamy Michała Szafrańskiego, mamy Ciebie, mamy Marcina Iwudzia, to jest bez sensu. To już było. Nie będę, wiesz, odkrywał koła na nowo, nie będę tego robił drugi raz. I napiszę coś bardziej zaawansowanego, ale postaram się prostym inżynierskim językiem. Także cała idea jest taka, żeby to było krok po kroku w trudne rzeczy, ale tak po kolei wprowadzając i też informując na każdym kroku, tu możecie przestać, jeżeli nie będziecie tam dalej wchodzić, nic się nie stanie. Możecie dalej inwestować prosto i tanio, mam taką nadzieję. Finanse to moja pasja, taka ciekawostka, że mam podyplomówkę z Leona Koźmińskiego, także studiowałem przez rok finanse, a dokładnie analizę finansową, także no, no lubię to, mam swoje excele i tak dalej, inaczej bym pewnie z taką pasją tego nie prowadził i pewnie ci, którzy mnie dzisiaj też na wykładzie widzieli, wiedzą, że to jest moja pasja. A nie świat IT. To oczywiście ludzie z mojej pracy mogą teraz, o Mateusz, czemu nam tego nie mówisz? Ale to jest, tak, to jest taki coming out trochę, że, że to jest ta rzecz, którą chciałbym się zająć bardziej, uważam, że jest potrzeba. Natomiast w świecie IT mamy wystarczająco dużo dobrych ekspertów, raczej już mnie tam nie potrzeba po prostu. Ja też się lat. zastanawiałem trochę nad tym, bo mam parę osób gdzieś w swoim prywatnym gronie znajomych, którzy zajmują się właśnie w firmach IT, różnymi rzeczami, zarabiają coraz więcej. I na pewnym etapie te finanse po prostu do nich przychodzą, że skoro to są dobre zarobki, trzeba zacząć tym zarządzać. Ja się zawsze śmiałem, że jak mało zarabiali, to a jak jakiś bloga prowadzi. Jak tylko te zarobki się zwiększyły, to weź tu poleć coś, nie? To te, te ETFy, jak to działa? Więc coś w tym jest, że nas po prostu sytuacja czysto ekonomiczna w naszym portfelu zmusza do zainteresowania się tematu. Jak więcej zarabiamy, to chcemy poszukać tych instrumentów. Widzisz to trochę w swojej grupie, w swoich odbiorcach, że to, to jest ten czynnik. To prawda. Większość moich odbiorców to są ludzie, nie powiem zamożni, bo niekoniecznie, ale to są ludzie, którzy mogą oszczędzić przynajmniej 1000 zł miesięcznie. A w Polsce ktoś może i chce oszczędzić 1000 no, zł miesięcznie. 12 to już jest coś. tysięcy rocznie, to już to w badaniach wyjdzie jako ta grupa tak solidnie oszczędzająca. E, tak, to tak. prawda. To prawda. E, też moi znajomi z IT to samo. Jak tylko przeskoczyli na kontrakty, zaczęli zarabiać zamiast na przykład e, 7 netto, zaczęli zarabiać 15 albo 20. Od razu, tak jak mówisz, telefon czy czat do mnie, Mateusz, słyszałem, że ty się tym interesujesz, masz tego bloga, które ETF-y? Także pytanie jest zawsze konkretne, co, powiedz mi teraz, co, co wystrzeli tak, w przyszłym roku. E, no Oczywiście edukuję w ten sposób, wysyłam linki. Że to tak nie działa? Tutaj. Tak, żeby na spokojnie, że muszą się trochę poedukować, że to nie jest aż takie proste, ale z drugiej strony mówię, że jak posiedzą te kilka miesięcy, maksymalnie, i tak nawet wiesz, parę godzin w tygodniu to się nauczą tych postaw i będą już tak bardziej świadomie inwestować. A jak ty inwestujesz? Bo czasami jest taki rozstrzał, że o jednym się pisze i edukuje się jedną ścieżką. Zresztą chociażby ostatnio jedna z rozmów Paweł Malik, który dla każdego jest człowiekiem związanym z akcjami, no ale on, oczywiście portfel obligacji korporacyjnych, bardzo dobrze zna te instrumenty i tak dalej tak dalej. ale dla widzów szok jak to, przecież ten człowiek tylko akcje. No u ciebie nawet wykład z tego Wall Street oczywiście inwestomat, nie, to są ETF-y, ale jak ty inwestujesz, tak, kolistycznie, co tam w środku w portfelu siedzi? trochę historii może. Zaczęło się od akcji i to z New Connecta. O, to Dobra, ja mam, start. to ja bardzo mam. ciekawy start, ale wielu inwestorów ma taki start yy, emocjonujący, który później tak. daje nam ten duży background, doświadczenie, czego tak. na przykład nie robić. Tak, zaczę zaczęło się bardzo emocjonująco, tak jak powiedziałeś, <laughs> niestety negatywnie. Zacząłem od strat, inwestowałem kompletnie bez sensu, bo ktoś gdzieś napisał, że jakaś spółka, czyli tak bardzo typ taki typowy spekulant na szczęście niskiej kwoty, na studiach jeszcze byłem, to za bardzo nie miałem czym inwestować, całe szczęście dla mnie, także zacząłem bardzo źle, jak zacząłem tracić, to stwierdziłem, że przecież muszę przeczytać parę książek o tym, co zrobić, żeby nie tracić, choćby o analizie fundamentalnej, to dojdziemy do tego później, więc inwestowałem w akcje od zawsze. Żadne ETF. Ja tak naprawdę na etf -y trafiłem dość późno, jak na osobę, która jest z tego znana, czyli gdzieś tak w roku 2018, teleksory leksory z GPW. W obligacje też inwestuję bardzo mocno, więc jakie ja inwestuję? Aktywnie wykorzystuję ETF-y tylko po to, żeby zwiększyć zasięg. Czyli nie mam zasięgu w Japonii, kupuję etf żeby po prostu sobie uprościć życie. Mam też element taki zupełnie pasywny, to są głównie moje IKX, -y. taki dywidendowy, ale pasywny. Coś kupiłem, zostawiam na zawsze i tak dalej. Natomiast jak spojrzysz na mój portfel teraz, prawie dominują w nim obligacje. Także ja też, podobnie jak Paweł Malik, jak powiedziałeś, ja też się zajmuję obligacjami. Zwłaszcza korporacyjnymi lub skarbowymi notowanymi na rynku. Także nie tymi prostymi detalicznymi, tylko właśnie na przykład indeks TBSP to jest rzecz mi bardzo dobrze znana. Można powiedzieć, że spekuluje na tym, że patrzę na stopy procentowe na inflację i spekuluję w jakim momencie kupić, żeby zarobić ponadprzeciętnie. Także inwestuję dość aktywnie jak na osobę, która namawia na inwestowanie pasywne, ale informuję o tym. Także mam wpisy co pół roku o portfelu i mówię wprost co ja robię, jak działa mój algorytm, kiedy co kupuję, tak przynajmniej klasę aktywów. Natomiast tłumaczę ludziom, że to jest trudne do powielenia. Jeżeli nie macie odpowiedniego mindsetu, jeżeli strata rzędu 20% na całym portfelu was boli, to nie dacie rady po prostu. Tak, takie straty tu będą, więc staram się o tym informować. Jeżeli chcecie tam mniej stracić, to 60% polskich detalicznych i 40% ETF jeszcze o faktorze minimum volatility, więc wprost to mówię. No To też jest bardzo często to, że jakbyśmy pokazywali wszystkie rzeczy, to wiele osób może się po prostu sparzyć, bo ma 15-20 minut na inwestowanie, a bardzo szybko chciałoby coś skopiować, czegoś się nauczyć, coś sobie uprościć. A tu się okazuje, że to jest fajne, tylko to tak z 40 godzin w miesiącu trzeba poświęcić, żeby to przeanalizować. Pewnie też to ma, że to dużo czasu dzisiaj jeszcze też przy pracy zawodowej, ale dużo czasu inwestomat poświęca. Oczywiście. Nie dość, że inwestomat, to jeszcze taka śmieszna rzecz, że śmieję się, że odkąd prowadzę bloga, mam mniej czasu na inwestowanie, stąd te -y, bo za dużo czasu zajmuje mi produkcja materiałów. Nie każdy materiał jest o inwestowanie. Ja mam takie rankingi dywidendowe raz do roku w grudniu. To jest GPW samo i też New Connect. Publikuję po prostu trzy grupy spółek dywidendowych, które według mnie są takich arystokratów, bo my w sumie nie dostaliśmy żadnych tak. takich nalepek, że mamy jakieś spółki, które tak. się cieszą tą renomą i tak dalej. To trzeba stworzyć. Tak i ten ranking też pewnie nie wszyscy wiedzą. Ja tego nie robię czysto altruistycznie. To jest mój ran ranking. Tak jakby to jest mój plik, który sobie aktualizuję co kwartał. i Ja go publikuję raz do roku. I inwestując na podstawie tego pliku. Także to jest coś, co ja faktycznie robię. Dlatego w tych wpisach mam taki specjalny disclaimer, że posiadam część papierów, o których piszę, bo to jest po prostu wymagane. No tak, to prawda. Ale zaczęliśmy trochę od tych instrumentów pasywnych, że jesteś znany z ETF-ów, że był wykład o ETF-ach i my trochę. Siedzimy w tych bańkach finansowych. W ogóle w Polsce bańka inwestycyjna nie jest relatywnie duża i na Wall Street jak się pojedzie parę razy, to nie połowę tej ekipy się zna, chociaż mówimy o tysiąc ponad osób i z każdym trzeba piątkę przybić. Ale zastanawiam się, na ile Twoim zdaniem ta rewolucja pasywna, o której my w tym naszym świecie mówimy, no jest trochę mocno w naszej bańce i to jest jeszcze kawał drogi, żeby ona z tej bańki wyszła. To dopytam, masz na myśli u nas? W Polsce, czy masz na myśli Polskie, bardziej globalnie? Polskie. Nie, 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 zdecydowanie. zdecydowanie. w Polsce, tak. Gdzie my w tej bańce jesteśmy, gdzie ta pasywna rewolucja faktycznie jest? Powiem ci tak, piszę głównie o ETF-ach, tak w 70%, bym powiedział, 60-70 te wpisy, zwłaszcza o prostym inwestowaniu w ETF-y, mają zwykle najwięcej wyświetleń, właśnie te o prostym i. Jeżeli chcesz liczbowo, to jest tak, że unikalne 20 tysięcy osób się interesuje każdym takim materiałem, który wydam. Że właśnie 20 tysięcy wejdzie na bloga, nie wliczam YouTube'a, nie wliczam podcastu, więc prawdopodobnie trochę więcej. To nie jest dużo. Jak w Polsce mamy pracujących, dorosłych 15 milionów, to jak sobie pomyślicie, 20 tysięcy, 15 milionów, to jest nic. To jest po prostu nic. Więc odpowiedź brzmi, niestety jest to bańka. W sensie wiem, że ludzie, którzy do mnie piszą czy komentują mnie, to jest dużo ludzi. Mi się wydaje, że to jest dużo, bo jestem jedną osobą, która sobie sama prowadzi bloga, ale widzę, że jest to coraz więcej osób. Stale mogłoby być o wiele więcej. Dlatego takie jakby każdego, kto promuje proste inwestowanie albo chociaż początki, czy to się skończy pasywnie, czy aktywnie, nie gra roli dla mnie. Ważne, że ktoś się tym zainteresuje, że pojmie, co to akcje i obligacje, że wykona ten Pierwszy krok. Myślę, że jest takich ludzi coraz więcej. Patrz choćby na liczbę rachunków maklerskich. Niestety nie wiemy, ile jest, ile jest aktywnych, ile nie. Czasami oni je odsiewają. KDPW w swoich statystykach. Plus tam nie ma statystyk tych zagranicznych rachunków, a coraz bardziej wychodzimy na zagranicę. Więc możemy sądzić, że jest trochę lepiej niż tam pokazuje, czyli nie cały tam, tam jest około chyba miliona rachunków. Jeżeli tyle Polaków faktycznie inwestuje, plus spojrzysz na statystyki IKX. -e, Choćby przez te ale to też jest inwestowanie w akcje i obligacje. Masz kolejne dane świadczące, że to jest tak 800 tysięcy, więc z tych 15 milionów pracujących i jeszcze kilku milionów, wiadomo, emerytów, może zbierzemy ten milion, który cokolwiek ma wspólnego z giełdą. Z tych osób myślę, że bardzo mało inwestuje tak, jak powinno się zaczynać, może 100 tysięcy inwestuje tak pasywnie i tak dalej, musiałbyś po prostu zebrać. Yy, tych, którzy odwiedzają nasze strony, też kilku innych blogerów, i wyjdzie, że to jest unikalne pewnie 100, może 150 tysięcy osób. Bardzo mało w skali tego, jaki Polacy mają kapitał, yy, jaki trzymają na lokatach, i jak bardzo mogliby przejść choćby na obligacje detaliczne. Myślę, że to jest nic, kropla w morzu. No, mamy jeszcze co robić. No, spokojnie, <laughs> na wiele, wiele lat, ale yy, ty też jesteś zwolennikiem inwestowania. Dosyć taniego i prostego, chociaż często rozbijasz to na czynniki pierwsze i to są ogromne analizy i bardzo fajnie wyjaśnione, to wniosek bywa bardzo prosty, że to ma być sensowny, prosty, tani, fundusze TF płynne i tak dalej, że można by to też zawrzeć w takich złotych zasadach, no ale nadal żyjemy w świecie, w którym w okienku bankowym TFI jak najbardziej doskonale sobie radzi. Czy Ty podchodzisz do tego tak misyjnie, że będziesz tu wszystkich namawiał, żeby było jak najtaniej będziesz walczył z tymi TFI, czy raczej tak spokojnie, że Poczekamy parę lat, tak jakby demografia załatwi sprawę. Młody człowiek wejdzie do internetu i tak musi trafić, że inwestowanie jest tańsze, jego już okienko po prostu nie będzie dotyczyć. Bo sektor bankowy, że tak jakby tradycyjne finanse, no trochę też siedzi okopany. Wie, że demografia nie jest po jego stronie i ten klient coraz młodszy już nie chce najdroższego funduszu w okienku. On przyjdzie po ETF-y. Świetne pytanie, ale ja nie lubię na nic czekać. Choćby <laughs> dlatego nie lubię czekać, że dostaję znowu maila. Cześć Mateusz, mam 63 lata, mimo że już emerytura za rogiem, to chcę, w tanie tf -y, mam dość tych tf jak one tyle pobierają, itd. Także ci ludzie też działają w internecie, internecie są świadomi coraz bardziej i też chcą się uczyć. Więc ja, ja to widzę trochę tak, że okej, okay, to nie są ci z w banku, to, to nie są ci, to są ci, którzy w internecie już tam poszukują i tak dalej, ale jest dla kogo pisać, nawet wśród tych starszych osób wiem, że ta rewolucja, tak jak na przykład y, Artur Wiśniewski to nazywa, pasywna rewolucja, ona następuje. Powoli, ale następuje, natomiast myślę, że możemy ją przyspieszyć i powinniśmy. I teraz czasami ja jestem widziany jako wróg robodoradców i wróg TFI, zwłaszcza jak się na Twitterze mnie obserwuje, to się wie, że o, Mateusz, znowu to jest ten młody rebeliant, który napisał, że TFI są wszystkie złe, bo kilka jest drogi. W sektorze finansowym jeszcze to jest, jest krucjata blogerów. Tak, ta, to... tak, tak. Więc ja na pewno jestem widziany jako element tej krucjaty i to, co chciałbym wyjaśnić, bo Mam nadzieję, że to trafi też do osób pracujących tam, nie tylko do no, Twoich i moich widzów, tylko do pracowników. Mi chodzi o coś innego. Mi po prostu chodzi o to, żeby oni pokazali dobrą wolę. A pokazanie dobrej woli to jest jakiś jeden, dwa tańsze produkty, czyli żebym ja mógł powiedzieć, że, że, że jeżeli ktoś chce inwestować pasywnie, to ma jak ImpeZitu, czyli tańsze fundusze, ale też o dobrych y, parametrach. Y, y, przede wszystkim, wiesz, różnicę to że radzące sobie tak jak indeks, a nie 5% gorzej, bo spóźniliśmy się z transakcją, czyli... To Dobra, no jakość musi iść w tym produkcie, to prawda. O tym często nie jesteśmy tego świadomi, jak nie rozumiemy, jak w ogóle działają fundusze pasywne, ETF-y i tak dalej. Tak, więc mi nie chodzi o to, żeby cała oferta nagle się zmieniła, że wszystko kosztuje 0,1%, jak teraz kosztuje na przykład 3, ma takie opłaty bieżące. Mi chodzi o to, żeby oni pokazali dobrą wolę, czyli żeby... Część oferty była uproszczona i tania, i ja już wtedy pochwalę ich za to, że mają część oferty uproszczoną. I tam nie będę wtedy wskazywał, że mają też drogie fundusze na polską robotykę, gdzie, gdzie jest pięć spółek, albo trzy i, i wiesz, tego z czego dwie New konekta. Więc ja, ja też. Mi zależy na tym, żeby wizerunkowo te osoby zobaczyły, że ze mną da się współpracować, da się rozmawiać. Nie po to, żebym ja był tam gdzieś zapraszany, i tak dalej. Nie, o to mi chodzi, bo to już nie jest kwestia mojej popularności, tylko to jest kwestia ich popularności. Oni powinni zauważyć, że jak tego nie zrobią, to pokolenie tych właśnie młodych, prężnie działających w internecie po prostu przestanie inwestować w te fundusze. I Im, im się to nie opłaci. I, i czy, czy oni to widzą, czy nie, nie czują oddechu konkurencji na swoich plecach, czy, czy na swojej szyi. I mam wrażenie, że nie robią z tym nic. Po prostu. Nie gadajmy o tym polskie obligacje 1,5% rocznie, podczas gdy wiadomo, ile kosztują ETF-y na obligacje zagraniczne, to tam na przykład 7%, 7% razy mniej. To prawda, ja ja, ja mam często też yy, takie wrażenie, że nawet jak wchodzą nowe produkty i tak dalej, no to no, no wracamy do tego, że aż musiała przyjść ustawa, która zmniejszyła y, naciskiem odgórnym ileś opłat. I, I tak jakby nadal ta dobra wola jest wykazywana na zasadzie przecież obniżyliśmy, ale koniec końców obniżyliśmy, bo nam kazali. Nie? Tak, <laughs> i jeszcze obniżyliśmy opłaty za, za, za zarządzanie, i nagle się okazuje, o to mamy jeszcze 2% opłaty opłat transakcyjnych. Ja wiem, że to są opłaty konkretnego rodzaju, nie wymyślają, że faktycznie one takie są, ale wychodzi na to, że ten ter, y, jak DTF-ów, czyli łączne koszty. Wychodzą nam na poziomie 3-4%, mimo tego ograniczenia z Ministerstwa Finansów. Tego, co co roku o pół punktu procentowego chyba obniżali. Nie? Ej, ja mam takie wrażenie, jak czytam Twojego bloga już od bardzo dawna, że ym, też trzeba wyciągnąć y, ludzi z tego poczucia lenistwa, że zadbaj trochę o to, że jak założysz konto maklerskie i nauczysz się, jak działają te ETF-y, to to jest 5 minut, żeby to kupić, żeby było tanie, efektywnie i tak dalej. Mając świadomość tego, że wielu ludzi ma opór, jak to konto maklerskie? Boże, jakieś wykresy, jakieś Ja się często z tym spotykam i na przykład ja uważam, że sukces robodoradców tkwi w naszym w dużej mierze lenistwie, że to jest fantastycznie duża grupa osób, która nie chce się przekonać do tego, żeby wykonać ileś tam kroków i oni są idealnym klientem, bo jest taniej niż tam, nie tak tanio jak tam, ale wszystko za mnie zrobił, muszę zlecenie stałe tylko ułożyć, że to trochę tak działa. To też jest taki element Twojej misji, że Ty chcesz wyciągnąć ludzi z tego lenistwa. <grychy> Postaraj się I trochę, a możesz naprawdę i, efektywnie mm -hmm, inwestować. I tak i nie. To może tak być widziane, ale ele, ele, element mojej misji jest inny. Sprawdzam, że w Stanach mamy robot doradców, którzy kosztują 0,2% rocznie ponad koszt ttf ów Ja wiem, że Stany to jest dużo większy rynek, im jest łatwiej, legislacyjnie jest łatwiej. Rozumiem, ja z Przemkiem no, Barankiewiczem... Chyba statystycznie, siłą rzeczy, no, każdy odpowiednik europejski raczej będzie droższy od tego amerykańskiego. W super dużym uproszczeniu. Chciałem nawiązać, że z Przemkiem Barankiewiczem z Finaxa też rozmawiałem. Wiadomo, tu w kuluarach, ale też gdzieś tam prywatnie mieliśmy korespondencję o tym, dlaczego ja krytykuję na przykład Finaxa w tym przypadku. Wiadomo, ja bym chciał, żeby było jak najlepiej dla polskich inwestorów, więc ja będę po prostu jak mantrę powtarzał, że no obniżcie to 0,4%. Do... Znowu, pokażcie dobrą wolę, żebym ja miał łatwiej, żeby was polecać, żebym mógł jednak ludziom powiedzieć, że to jest i proste i tanie. Masz całkowitą rację z tym, że jeżeli ktoś nie chce się uczyć obsługi konta maklerskiego, to, to może nie powinien, bo to jest zbyt trudne, nie będzie mu się chciało, wiesz, rebalancing, jeżeli nie kupi w Vanguard Life Strategy, czyli tego, co ma i akcje, i obligacje. To jest tu masz rację, że dla takich osób robodoradca. Ale jest jedna rzecz, o której nikt prawie nie mówi, a dla mnie jest bardzo ważna. Jeżeli inwestujesz przez robodoradcę, ty też powinieneś wiedzieć, co to są akcje i obligacje. Czyli ja uważam, że nie powinno się inwestować w portfel robodoradcy zrównoważony 50-50, 50 na /50, 50, 50, jeżeli się nie rozumie tego, co tam jest. Czyli z jednej strony mamy ogromną prostotę, czyli przelewasz 100 zł i robodoradca kupuje za 100 zł tanie produkty, co jest naprawdę super, jakby co ja mogę powiedzieć, to jest świetne. Z drugiej strony, jeżeli to kupujesz, nie rozumiesz ryzyka, nie wiesz co się może zdarzyć, nie, wiadomo, oni informują. To, to nie będzie wcale łatwiej z robodoradcą, jak będziesz miał na rachunku stratę minus 30 w pewnym momencie, niż jakbyś miał na własnym rachunku maklerskim. O to mi chodzi, że klienci robotoradców też wtedy wycofają się z rynku, też wtedy będą robić jakieś tam głupie rzeczy i im lepiej oni rozumieją rynek, tym mniej głupich rzeczy będą robić. Czyli moja misja jest taka, że robotoradcy z siłą rzeczy niestety z czasem będą tracić klientów, bo oni się będą robić bardziej świadomi, bo oni powinni się zainteresować swoimi inwestycjami. A jeżeli ktoś potrafi dobrze i łatwo wyjaśnić drugiej osobie akcje w parę minut, to będzie potrafił złożyć zlecenie kupna kup na, na giełdzie. Dobra, znaczy ja w pełni kupuję to, że trzeba y, wiedzieć, w co się inwestuje. Nawet jeśli to jest super prosta funkcja, że koniec końców muszę mieć zlecenie stałe, to nadal jeśli nie rozumiem, gdzie te pieniądze wędrują i jaka jest tym zależność, no to później wychodzą nam takie kwiatki, jak, jak działają stopy procentowe, jak działają kredyty. Już nie mówię o tych obligacjach, które przecież mieliśmy mały szok stopy procentowe zero, duża różnica, no ale oczywiście patrzymy na historyczne wyniki, i wiele osób zostało z funduszami obligacji w najgorszym możliwym momencie, a trzeba było tylko zrozumieć cały ten proces. No ja przy tym że ja tutaj mam najbardziej za złe. Jak widzę, że tak są sprzedawane, a wystarczy tylko zrozumieć ten proces, że nie wolno w danym momencie takiego instrumentu kupować. I mam wrażenie, że ci ludzie w okienkach bankowych i wszędzie też wiedzą, że nie powinni tego robić, ale, ale tak jest. Ja się trochę odpalam z tą krucjatą w takich momentach. Nie mam pojęcia, czy oni to wiedzą, <laughs> czy nie. Ale jeżeli to wiedzą, to oczywiście bardzo źle, że wtedy też namawiali na te fundusze jako bezpieczne. Hmm. Cena, prostota... Takie najważniejsze elementy dla tych początkujących, ale zastanawiam się po tych wszystkich wpisach, które zrobiłeś, po ogromie wiedzy, który tam już jest, powiedziałeś rynkowi: OK, to ja jeszcze napiszę książkę. Już ją piszesz, już wiem, że pierwsze kilkaset stron tam jest, ale zastanawiam się, dla kogo w takim razie to będzie, bo jest taka obawa, jak zawsze jak bloger, który już dużo treści wydał na świat, że trochę to będzie to samo, co już raz napisał. Jakbyś mógł nam wyjaśnić, jak ten proces. Już teraz jesteśmy w trakcie, więc łatwiej powiedzieć, zanim to był sam pomysł, już jest kawałek tej książki solidny. Co tam będzie, dla kogo to jest książka? Tak, myślę, że mogę to łatwo wyjaśnić. Zacznijmy od dwóch grup docelowych, bo myślałem o tym bardzo dużo, też mam takich swoich prywatnych doradców w tym moją żonę, ale nie tylko, parę osób, zastanawialiśmy się, dla kogo ja mam to pisać. No i są dwie grupy. Pierwsza to jest ta, która wchodzi na mojego bloga i nic nie rozumie. To jest dużo ludzi wbrew pozorom. No oni piszą, Mateusz, sorry, świetne treści, ale no, no nie, no, no, no nie wiem, o czym ty piszesz, ranking ETF-ów. To są ludzie, którzy zaczynają mi wysłać, albo chcą zacząć, nie rozumieją podstaw, nie wiedzą, co to akcje, obligacje, ryzyka nie rozumieją, chcą historyczne dane zobaczyć. Czyli sam początek, czyli treści trochę podobne jak na blogu, ale obiecuję, że nie zaglądałem na bloga, jak pisałem, dajcie wszystko z głowy od nowa. Ludzie od zera, którzy chcą się nauczyć inwestować. To jest pierwsza grupa. Druga grupa to są przede wszystkim czytelnicy mojego bloga i czy oni chcą, bo większość osób mówi, Ja to kupię, nawet jeżeli powielasz wszystko, bo ja chcę Cię docenić jakoś. To myślę, że to jest coś innego. To będzie. To będą osoby, które już inwestują, ale zbłądziły. Yy, prowadzę portfel, coś jest nie tak, za duże ryzyko, za duża zmienność. Prowadzę portfel, za dużo roboty, cztery etf -y muszę ciągle rebalansować, nie wiem jak, podatki. Yy, to będą osoby, które inwestują źle. Niestety, to jest duża część moich czytelników. Yy, po, po mailach widzę, że po prostu zaczęli, ale coś tam źle zrozumieli albo nie jest dla nich. Yy, czyli jak naprostować ich inwestowanie? To też będą yy, błądzący spekulanci. Ci z New Connecta, co ja kiedyś należałem do nich, czyli ci tacy obstają sześć spółek, cztery bankrutują. Ci ludzie, żeby ich przekonać trochę do pasywnego, ale nie tylko, bo ta książka, to jest ważne, ona nie będzie tylko o pasywnym. Ja oczywiście będę nakłaniał do pasywnego, ale tam będą elementy dywidendowego, które razem uwielbiamy, to, to tak, też wiemy. Tak, prawda. O ja też jako wielki propagator i wydawca książki Bogla, czyli ojca pasywnego inwestowania, no też mam w portfelu spółki dywidendowej. I mnie to psychologicznie motywuje, że ja widzę te dolary wpadające, czy te nasze PLN-y, nie, to jak najbardziej przekonuje i te spółki są zdrowsze się z tym lepiej czuję, więc też to, to, że my edukujemy w jedną stronę, to wcale nie znaczy, że my w portfelu mamy tylko i wyłącznie to. No, ale... Tak, więc y, o tych błądzących, że pokażę im różne sposoby inwestowania i spytam, ile masz lat, czy masz rodzinę, ile masz dzieci, jakie masz cele. Czyli ta książka nie będzie skonstruowana tak, że to jest mój portfel, zobaczcie, róbcie tak, bo ja tak robię. Kompletnie tego nie będzie, tam wręcz nie będzie o tym, jak ja inwestuję, bo to jest książka podstawowa lub dla błądzących. Algorytm, kim jesteś. Dopasuje ci sposób inwestowania, żebyś czuł się dobrze, uczyła się dobrze, a jeżeli nie, to nawet wskaże. Czyli to jest tak, natomiast on ma takie i takie wady, jeżeli nie umiesz wytrzymać tego, to to nie jest dla Ciebie, wróć do początku tego algorytmu. Czyli spróbuję to zrobić w taki sposób, żeby dosłownie każdy, niezależnie od wieku, sytuacji, preferencji, znalazł coś dla siebie. I myślę, że w najgorszym wypadku, ktoś przeczyta całą książkę. Niczego nie zmieni w swojej strategii, ale dowie się o kilku ciekawych gatunkach ETF-ów, czyli trochę tak jak z dzisiejszego wykładu, o tych aktywnych ETFach, gdzie dzisiaj mówiłem. To w najgorszym wypadku taka osoba nauczy się trochę o aktywnych ETF-ach i powie: Fajnie, wiem teraz coś nowego, utrwaliłem, utrwaliłam sobie wiedzę, i po prostu okej. Okay, było trochę więcej niż na blogu, niejakoś dużo więcej. Bo z drugiej strony wiadomo, że nie można oczekiwać, że ja przyjdę i wydam materiał, który będzie przeciwny temu, co jest na blogu. No wiadomo, to, to by też był strzał w stopę. Nie mogę tak zrobić. Więc będzie spójne z blogiem, ale bardzo uzupełniające, bardzo ułożone i na przykład mam taki rozdział o IKX, który jest dużo lepszy niż materiały na blogu, tak, nie, nie chwaląc się. Dużo więcej informacji znalazłem, ja się dużo nauczyłem przez lata o tych kontach i on jest taki naprawdę kompleksowy, że od A do Z kilka stron, ale wszystko o nich mówi. Na przykład, że 16-latek szes może mieć IK. To prawda, i tak, dobrze. tak, tak. To, to jest takie niezrozumiałe dla wielu osób, no bo faktycznie to inwestowanie przychodzi nam... Często dosyć późno, i później rozumiemy, że te lata, które straciliśmy, one dla procentu składanego były super, super ważne. Zresztą yy, trochę przechodzą płynnie, jak mówimy, procent składany i wczesne oszczędzanie, wczesne inwestowanie. U ciebie też pojawia się dużo treści związanych z ruchem Fire. Nawet chyba padło, że może w przyszłości większa publikacja, może faktycznie jeśli będzie druga książka, to poświęcona temu. Skoro pasywna rewolucja to jest jeszcze. Temat niszowy, to jak niszowym tematem jest Fire? Ile faktycznie osób się tym w Polsce interesuje? Bo ja mam takie wrażenie, że trochę y, to jest nowa wersja wolności finansowej, którą ja znam, na przykład, jak zaczynałem studia, z 15 lat temu, najmy na to. I tylko wtedy oczywiście kawalerki na wynajem. Trochę też zostało tych kawalerek na wynajem w Polsce, ale jak to jest ten Fire? Bo, bo chyba też na blogu jednoczysz wiele osób, które wyznaje tę filozofię. Tak, z ruchem Fire jest zabawnie, bo. Ja to robiłem odkąd pracuję zawodowo, czyli już od 10 lat gdzieś. W sensie zbierałem pieniądze z myślą, że kiedyś skończę etat i po prostu będę żył z tych pieniędzy. Także ja. byłem oczywiście od razu o wyjaśnienie dla słuchaczy, którzy pierwsze w życiu słyszą FIRE może akurat, ale pięknie to wyjaśniłeś, że naturalnie tak jakby ten, ten ruch wszedłeś chyba zanim on formalnie powstał. E, tak, <laughs> nawet jeżeli powstał, to ja o nim nie wiedziałem i nie wiedziałem, że się nazywa jak ogień, FIRE i tak dalej. No ten zrobiłem to. Czyli miałem taki plan, że nie chcę wiecznie być na etacie, nie chcę być zależny od kogoś czegoś, yy, warunków w gospodarce, tylko stwierdziłem, chcę móc. Zwolnić się z pracy, czy na parę lat, czy już do końca życia, coś tam ode mnie zależy, ale chcę mieć taką możliwość, to było moje marzenie największe. Więc szybko zacząłem to stosować, że buduję sobie taki portfel akcji i obligacji, później ETF-ów też z myślą, że ja będę z niego żył. Także moje inwestowanie polega na tym, że w wieku, teraz mam 34 lata, w tym roku skończę, w wieku 40 lat, no jeszcze mam te 6 lat, chcę właśnie osiągnąć taki e, stan. I teraz stan jakby, ruch FIRE jest bardzo prosty w koncepcji, no bo chodzi o uzbieranie jakiejś kwoty, czyli zastanowić się jaki my lub nasze gospodarstwo domowe, jakie mamy wydatki, powiększyć je o jakieś niespodziewane, czyli dodać tolerancję temu wszystkiemu, pomnożyć razy 25 czy tam 30 parę te roczne wydatki i taką kwotę musimy zgromadzić, żeby w teorii przetrwać już do końca życia. Wiadomo, wiadomo jak jest. Psychika nie, nie pomaga tutaj, ponieważ my chcemy coraz większe kwoty, bo czujemy, już wszystko się niepewnie i tak dalej. Natomiast teraz, właśnie, jeżeli chodzi o ruch fire, fajnie powiedziałeś o tym, jeżeli pasywna rewolucja jest w Polsce popularna to jaki jest ruch Fire? Śmialiśmy się z Mariką, moją żoną dzisiaj na konferencji, że obserwowaliśmy tych wszystkich ludzi. Widzieliśmy luksusowe samochody w garażu. Naprawdę, polscy inwestorzy to jest mają. Mistrzostwa Świata. Ja dostałem tutaj w hotelu telefon, że mógłbym przestawić czarne Lambo, bo nie może ktoś wjechać. Mówię, Chciałbym, żeby to był mój problem, ale to nie moje akurat. No. <laughs> my mieliśmy to samo. My to samo z Mariką, nie dzwolili nas, ale jak tylko wjechaliśmy, o ten tak się, wow, nie? Na, na, naprawdę, a to są świetne. I obserwując to mam wrażenie, że polscy inwestorzy jednak bardziej konsumują. My jesteśmy skupieni, no żyjemy tym, co mówimy. Mamy tam kilkuletnie auto, nic luksusowego. I y, myślę, że w Polsce ruch FIRE jest bardzo niepopularny. I padł taki żart właśnie z moją żoną. Y, ile osób na tej konferencji? Są tu tysiące, no, ponad tysiąc osób. Ile osób osiągnęło to lub do tego dąży? I się śmialiśmy, że pewnie max kilkadziesiąt. Że może osiągnęli to na jakimś dobrym tradingu, coś takiego. Pewnie dalej tradują, czyli to jest ich praca. I pewnie ich marzeniem nie było takie faktycznie... Zwolnienie się z pracy i, i życie z kapitału. Na blogu widzę, że to przyciąga ludzi na zasadzie, że to jest jeden z głównych powodów, dla których młodzi zaczynają inwestować. To jest naprawdę super. Dobra, to jest fajna wizja, szczególnie, że tutaj akurat jeszcze z Dorotą Sierakowską rozmawialiśmy o młodym pokoleniu, które zmienia rynek pracy, ale też zmienia w ogóle dużo myślenia o życiu, że tak. Trzeba to już konsumować, podróżować, trzeba to przemyśleć, a pieniądze są narzędziem, żeby to zrealizować, a nie po to, żeby w Excelu się wyświetlało, że jest super. Nie? Owszem, owszem. I tak, tak jak ja też mówię prywatnie bardzo moim znajomym i tak dalej, że te pieniądze, jak one rosną, wiadomo, ta kwota zgromadzona na FIRE, inwestycje, to już mnie tak nie cieszy. To mnie właśnie nigdy nie cieszyło, natomiast no, pierwsze 100 tysięcy bardzo mnie cieszyło, lata temu. Ale już później to każde 100 tysięcy to już nie jest taka, no, taka radość, Natomiast yy, myślenie o tym, co mógłbym, na ile lat mógłbym się zwolnić z pracy, dzięki temu, to jest ogromna radość. I taki luz, czyli to, czego ludzie nie widzą, to jest to: pomyślcie sobie z jakim luzem, byście chodzili na przykład po podwyżki do, do, do szefów w firmach, wiedząc, że jeżeli oni się na was ze złoszczą, nie dadzą, już nie daj Boże, was zwolnią, wy macie taką, jak to mówią, poduszkę, że po prostu. Możecie wypłacać sobie te dywidendy, one są takie, że spokojnie parę miesięcy w roku już macie tylko z tego kapitału, zupełnie bez... Yy, no no, Szczególnie, że Fire to tak zaczyna się niewinnie od poduszki, ale później to już taka poducha może urosnąć, że zwalniam się z pracy i w razie czego to już tych parę lat nawet mam tak. odłożonych. Dokładnie. I to jest ogromna taka lekkość bytu. O, od momentu, kiedy uświadomiłem to sobie parę lat temu, że w zasadzie już nie jestem tak zależny od pracodawcy, jestem odważniejszy w negocjacjach, jestem odważniejszy w pracy w ogóle. Czyli mam wrażenie, że lepiej robię swoją robotę, tak kolokwialnie mówiąc, dzięki temu, że ja wiem, że mogę. Traktuję szefa jakby na równi z sobą, bo w najgorszym wypadku się na mnie zezłoszczą, jest wolnią. I tak zwykle tak nie jest, tak swoją drogą, nie? Że mamy w głowach coś, niekoniecznie tak, to, tak, to tak, co tak. się. Tak, sami dopisujemy sobie te historie. Tak, natomiast ja mam taki luz, że po prostu coś myślę, od razu idę do szefa, mówię mu to i. I jest dobrze. I, i, I kiedyś bym się bał. Teraz mam podejście: pójdę, powiem, no bo nie daj Boże mnie zwolnią. Trudno, znajdę inne zatrudnienie. Parę miesięcy możemy spokojnie przeżyć z tego co. Ale rozbijmy w takim razie jeszcze jeden argument, bo ja miałem jeden problem z ruchem Fire. Dopiero jak zaczęto trochę rozumieć, że można to inaczej rozłożyć i jest tak jakby kilka podkategorii tego ruchu, w ogóle jak to sobie wyobrać tę swoją drogę. No, ruch Fire ma to ryzyko, że przez wiele fajnych lat musimy mieć bardzo wiele wyrzeczeń. I te ekstremalne przykłady, szczególnie z rynku amerykańskiego, gdzie dosłownie mieszkają w kamperach, nie podróżują, nie korzystają z tego życia. No i ja na przykład bardzo lubię podróżować i ta część no nie wchodzi w grę. Jak sobie wyobrażam, że nigdy nie pojechałem do Stanów, nie objechałem Europy, teraz planuję wypad do Japonii, no i to się z ekstremalnym fire nie zgrywa. Jakie ty masz tutaj podejście? Takie mocno radykalne, czy gdzieś tam pośrodku? Gdzie ty jesteś tutaj? Umiarkowane. Powodem ku temu jest to, że ja, ja nawet lubię swoją pracę etatową. Nawet lubię, nie nienawidzę, żebyście mnie zrozumieli dobrze. Czyli wiem, że są ludzie wypaleni, którzy, których boli. Tam są programistami, zarabiają kupę pieniędzy, zarabiają naprawdę ogromne pieniądze, ale ta praca już ich boli mentalnie. Nie mogą. Ja ich rozumiem, jeżeli oni śpią w tych kamperach, yy, oszczędzają nawet 90% wypłaty i chcą przejść na Fire w ciągu 3 lat, czy tam 4. Ja ich rozumiem. Yy, potrafię ich zrozumieć. Nie jestem takim typem osoby. Po pierwsze, dlatego, że moja praca mnie aż tak nie wyczerpuje i nawet ją lubię w sensie, to nie jest tak, że ona jest dla mnie destruktywna psychicznie. Po prostu bloga lubię bardziej. Tak otwarcie tutaj <grym> przed wszystkimi przyznaję, że <grym> tak po prostu jest. Yy, ja mam podejście umiarkowane. Czyli zacząłem od 40% wypłaty, czyli to jest horyzont taki. Dwadzieścia kilka lat. Fire będzie za dwadzieścia kilka lat. Czyli mając 25 lat wiedziałem, że Fire będzie, jak będę miał 50 gdzieś. T takie było podejście na początku. Później zacząłem trochę więcej zarabiać, zacząłem trochę więcej oszczędzać. Czyli ta stopa oszczędności u mnie, u mnie nie szła tak... Y Radykalnie do góry, trochę poszła do góry faktycznie, bo mogłem przy podobnych wydatkach oszczędzić więcej, więc kluczem u mnie był wzrost zarobków. Teraz oszczędzam tak 60-70% wypłaty, bo Fire chce już trochę przyspieszyć, natomiast nie wyobrażam sobie życia bez przyjemności, bez podróży. Czyli jak, jak ktoś by zbadał mój profil, jeżeli chodzi o wydatki, auto zupełnie tanie, rower tam, żeby po prostu jeździł i, i żeby go nie ukradli, czyli nie chcę mieć wręcz za, za dobrego roweru. To też jest trochę śmieszne, że mam takie podejście. Natomiast podróże jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, Japonia, Tajlandia, no uwielbiam te, te klimaty, te kraje, więc raz do roku staramy się właśnie tam pojechać. Niektórzy powiedzą, i to jest właśnie kontrowersja, bo dużo osób powie, że... Żeby móc tyle oszczędzać i jeszcze czasami pojechać do, zwłaszcza Japonii, na pewno wiesz, że jest drogo. Tak, ja, właśnie to liczę i ten Excel się zmienia mocno, bo po tak. pandemii też znacząco zmieni. Dokładnie, więc jak ktoś chce pojechać do Japonii, to musi po prostu koszmarnie dużo zarabiać, tak się ludziom wydaje. Prawda jest taka, że oczywiście to fire nie będzie tym bogatym, tym tak zwanym fat fire, to będzie tak zwany lean fire, czyli takie oszczędne, takie po polsku może, moglibyśmy powiedzieć żartobliwie, bieda Fire, że takie fire, ale faktycznie no w tym kamperze dalej jakieś biedne małe mieszkanie, no pewnie nie o to chodzi, więc absolutnie do tego nie zachęcam, więc mam nadzieję, że nie znajdziecie na moim blogu ani jednego materiału, gdzie do tego zachęcam. Ja bardziej tak challenge'uję, że spróbujcie oszczędzić 30% zamiast 20%, a może przejdziecie na emeryturę 6 lat przed waszymi znajomymi. I będziecie jeszcze to na tyle na młodzi. Tak. tak, i będziecie na tyle młodzi, żeby jeszcze po, po, po podróżować i mieć z tego fan. A nie tak jak często ludzie na emeryturze. Właśnie się tego najbardziej boję, że jakbym to odłożył do jakiegoś tam wieku. nawet jak fire nastąpi szybko, to pomyślcie sobie będą spadki na giełdzie, ja się będę stresował. Z tego będę żył, więc jak mocno wszystko spadnie na giełdzie, przecież ja nie pojadę do Japonii wtedy. No Jakby pomyślcie w ten sposób, więc. Yy, Widzę to wtedy, tak, że jednak te podróże muszą być gdzieś wcześniej, więc jeżeli ja sobie po kilkoma podróżami opóźnię FIRE o dwa lata dla siebie i mojej rodziny, to co? To, to życie i tak będę miał szczęśliwe, FIRE kiedyś nastąpi, a ja się nie będę spinał o to, czy w wieku 40 czy 43 lat, bo w zasadzie co za różnica. Tak, dobra. To, to zostawmy może jeszcze ym, na sam koniec taką garść rad dla tych, którzy faktycznie dopiero zaczynają, jak o tym myśleć. No bo. Jest dużo instrumentów. U Ciebie na blogu jest po prostu pełna paleta, w którą stronę inwestowania możemy pójść i jaką wiedzę zgłębiać, ale jak zaczynamy dopiero się tym wszystkim interesować, przyszliśmy pierwszy raz to o takich kilku krokach, co moglibyśmy zrobić. Może mhm. ten budżet domowy w ogóle zacząć od tego, co powiedziałeś, bo musimy wiedzieć, ile my wydajemy, żeby w ogóle pomyśleć, co to dla nas znaczy Fajer, inwestowanie, nadwyżka, dla niektórych te pojęcia to jest ten pierwszy krok do przeszkodzenia. Dobrym pierwszym krokiem jest właśnie zastanowienie się. Co możemy zrobić w kontekście zarobków i wydatków? Też niepopularna opinia, ale ja uważam, że. Oczywiście pomniejszenie wydatków jest najprostsze, ponieważ każde z nas ma zazwyczaj takie coś, na co możemy wydawać coś mniej. Się znajdzie, tak. Leasing auta, jakiś tam kredyt. Wiadomo, nie zmienimy mieszkania szybko i tak dalej, ale możemy poszukać abonamenty tych wszystkich Netflixów i tak dalej, trochę droższe produkty w sklepach. oczywiście Na żywności nie polecam oszczędzać akurat, ale są jakieś kategorie, gdzie możemy wyjść na do restauracji. Możemy poszukać takich rzeczy, które nie sprawią, że nasze życie będzie smutne i niesatysfakcjonujące, a mimo wszystko oszczędzimy trochę więcej. Policzyć. Stopę oszczędności. Yy, czyli zobaczyć, czy my możemy luźno te 10% oszczędzić, czy 20 naszych łącznych dochodów rodziny. Yy, kolejna rzecz i też yy, wiara w to, że możemy zwiększyć nasze zarobki. To jest jakby filar mojego bloga. Ja uważam, że tak i oczywiście powiedzą oważnie, jak z IT przyszedł, u was się da, bo jest prosto i mam mnóstwo takich komentarzy. Nie trzeba być w IT, żeby zwiększyć swoje zarobki to raz. Są różne firmy, można przejść na działalność, można spróbować, można zmienić branżę. Plus negocjacje. My, Polacy, widzę, nie jesteśmy najlepsi w chodzeniu nie, do szefów nie. I, i negocjowaniu. Tak, się. My się boimy raczej. My mamy raczej. Nie, nie, i tak nie radzą, bo tam ktoś nie Chociaż ma? rynek pracodawcy już jest, to, no, 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 to, to nieaktualna sprawa. Często ten pracownik ma kartę przetargową. Ostatnie kwartały, wszystkie raporty to pokazują, ale przeświadczenie. Versus dane wygrywa. Tak jak mówisz, wierzymy w to, że będzie trudno o podwyżkę, więc o nią nie idziemy. Więc ja też sugeruję: spróbujcie, bo zazwyczaj nikt was nie zwolni, dlatego że spytaliście o podwyżkę. Po prostu to jest nieracjonalne. Lu ludzie mają taką myśl, że dlaczego zwalniać kogoś, bo sądzi, że jest więcej wart niż. W tej filmu się płaci. Więc zarobki, wydatki, stopa oszczędności. Bez tego w ogóle żadne fire nie ma sensu i planowanie w ogóle czegokolwiek nie ma sensu. Natomiast fajna jest stopa oszczędności, mieć świadomość, jaka ona może być miesięcznie, bo można bezpośrednio z niej wyznaczyć, kiedy będziemy mogli na to fire przejść. Czyli taki przykład motywujący chyba dla wszystkich słuchających tego podcastu: stopa oszczędności 20%. Przyspieszycie sobie emeryturę z ZUS o przynajmniej kilka lat. I tak naprawdę 20% oszczędzić to znowu niepopularna opinia, myślę, że może prawie każdy. I to niezależnie od roku, można spróbować. I przyspieszenie sobie emerytury z ZUS o kilka lat, bo ona i tak uzbierana będzie, czy minimalna, czy jakaś tam porządniejsza. ją i tak dostaniemy w wieku emerytalnym, bo tak to działa. Natomiast możemy przejść na to kilka lat wcześniej, zacząć spalać te nasze choćby kilkaset tysięcy złotych, te dzisiejsze, za 20-parę lat. To jest fajna wizja. No i działa, na wyobraźnie. A to co powiedzieć o zarobkach, pamiętam, rozmawiałem. Z Marcinem i Włóciem o tym, że to jest takie nasze brakujące ogniwo w blogosferze, że mówimy inwestowanie, oszczędzanie, inwestowanie, oszczędzanie. Ale ten trzeci filar jest naprawdę ekstremalnie ważny i nasi czytelnicy o tym zapominają. My może za mało to puszujemy, może to jest jeszcze też przed nami, ale że faktycznie to jest kluczowy czynnik, żeby to nam się udało, żeby ten ruch faktycznie narastał, narastał, narastał. Tak, i w tym kontekście ja w książce trochę przyznałem się do tego, że ja na blogu za mało o tym pisałem, za szybko skoczyłem w ETF-y zaawansowane i tak dalej. Natomiast książka jest takim trochę też coming outem, że ja od początku przyznaję, jeżeli nie będziecie pracować nad zarobkami i wydatkami, to to się po prostu może nie udać. Albo będzie bardzo zrobicie. powoli. Dokładnie, bardzo powoli. Więc te oczekiwania. Właśnie książka zaczyna się od y, tego pomiaru oczekiwań wobec tego, jaka jest rzeczywistość. Czyli to będzie taki kubeł zimnej wody i czy ktoś zaczyna, czy ktoś spekuluje, od razu będzie urealni swoje oczekiwania. To, to, są, to jest to, czego powinieneś, powinnaś się spodziewać. To, to jest to, czego się teraz spodziewasz. Zrób coś z tym, czyli to, że jakiś trader na wykładzie powiedział ci, że 30% można zarobić, wiecie, profesjonalni traderzy 30 lat mogą to robić, od 40 nawet, oni wiedzą wszystko o rynku i to, to, to nie jest taka osoba, która zaczyna, oni mają świadomość po prostu i jeszcze mindset mają tak kompletnie różny od nas długoterminowych, że Równie dobrze możemy ich nie słuchać. Ja wręcz twierdzę, że oni robią czasami trochę szkodliwą robotę, pokazując te wyniki, bo to jest bardzo imponujące. Natomiast yy, nowi inwestorzy nie będą w stanie tego skopiować. To prawda, to prawda. Nie pamiętam już, w którym to padło zdaniu, ale patrzymy na. Tak, chyba u Morgana Hausera to też padało, że jakby nie jesteś bilem Gatesem, nie masz tych warunków, nie, masz, tak, nie próbuj kopiować jeden do jednego tej strategii, bo to, jakby to nie przejdzie, nie urealni to. Chyba u Morgana Hausera też przebeg Barankiewicz to wspomniał, to, to piękne, piękne, fajne cytaty są. Ja na twoją książkę bardzo czekam, myślę, że sporo osób słuchających ten podcast też, ale do tego czasu... Jak każdy gość podcastu, nie za darmo musisz nam polecić jakąś fajną książkę, zanim będziemy mogli przeczytać twoją. Coś byś nam polecił tym wszystkim, którzy może zaczynają przygodę z finansami, a może są już mocno wkręceni, ale taki jeden tytuł, który jest hmm. dla ciebie mega, mega ważny. To może książka, od której się wszystko zaczęło u mnie, yy, tak jak wam mówiłem, spekulacja New Connect. Co mnie wyleczyło ze spekulacji na New Connect, to oczywiście jest wielki hit wszechczasów, czyli Ben Graham, inteligentny inwestor. Później też Security Analysis. Powiedziałeś, jedna książka, ja podam te dwie. Mało kto ten, cegłę. Tak, ta druga jest naprawdę trudniejsza. I ona tak. nie jest przetłumaczona. Także <laughs> trzeba ją sobie załatwić po angielsku. Prezent na gwiazdkę od mojego ojca kilka lat temu. Ja Tego kosztowało kilkaset złotych, żeby ją sprowadzić, ale świetny prezent. Przeczytałem z zaciekawieniem i te tabelki, one nie są dla każdego. Większość ludzi, jak otworzy inteligentnego inwestora, to co to jest? Mnie to po prostu tak kolokwialnie mówiąc zajarało, T, 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 taką właśnie zajawkę do inwestowania to we mnie stworzyło, że no polecam nie tylko tym, którzy chcą aktywnie, tylko tym, którzy chcą zrozumieć na co patrzeć analizując spółki. Ona jest trochę przedawniona, żeby nie było, więc warto później poczytać może Damodarana, takich nowocześniejszych autorów yy, o wycenie tak, tak, warto że Graham to się poprawiał ileś razy, bo no już tak. wtedy tam parę rzeczy trzeba było jeszcze uaktualnić i to już my już czytamy i tak najbardziej aktualną wersję. Tak, więc ja bym już polecam. Yy, pytałeś o dla początkujących. Nie, dla początkujących absolutnie nie, natomiast muszę, ona jest tak jakby głęboko w moim sercu, że jakbym ja o niej nie powiedział, to bym się źle poczuł yy, po, po tym wykazie, bo to jest coś, od, od czego się u mnie wszystko zaczęło i wiem, że też są czytelnicy mojego bloga, którzy bym przystali tak, o dobra, czyli jednak aktywne inwestowanie, zaczęli inwestować tak aktywnie, ale świadomie. Mają takie wielkie Excele, sobie analizują te spółeczki i im to wychodzi całkiem dobrze. No, też coś w tym, jest, że do takich książek się wraca, bo też po latach trochę my więcej rozumiemy, trochę inaczej patrzymy na rynek, inaczej trochę je czytamy, ale fajnie. Kolejny raz na tym. W fotelu padło nazwisko Graham, czyli ten ojciec analizy fundamentalnej, dalej nam tu funkcjonuje na rynku. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogliśmy wreszcie porozmawiać i mam nadzieję, że słuchacze, widzowie będą mieć jeszcze sporo ten komentarzy. Zachęcam jak najbardziej do komentowania. Może też czytelnicy, wielbiciele Grahama i, i wszyscy nam się tutaj spotkają. A ja czekam i kibicuję w takim razie na książkę. Myślę, że wszyscy tutaj czekamy, co z tego będzie i jak to, i, i, i jak to zmieni nasze postrzeganie. No mamy misję do zrobienia. Mamy jeszcze te miliony Polaków, które nie inwestują w ogóle, więc tym bardziej kciuki trzymam. Ja Ci Tomku bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim, bo naprawdę fajnie było się wreszcie spotkać, bo to jest zupełnie coś innego, kogoś oglądać na tych klipach, słuchać podcastów. A Twoich, jak wiesz, słucham bardzo często. Nawet nawiązywałem do tego ostatnio. Fajnie było się spotkać? Fajnie było pogadać o, o tym, co robimy, o tym, jak wygląda rynek. W ogóle świetne tematy, więc w przyszłości też może po tej książce na spokojnie. O tym rynku polskim. Bardzo mnie ciekawiło, więc też możemy coś nagrać. Może ja ciebie po prostu zaproszę tym razem. Zawsze nie dość, że jestem gaduła akurat o ten rynek, a my musimy wszyscy tutaj walczyć, lobbować, żeby było jeszcze fajniej, jeszcze taniej, jeszcze prościej, jeszcze wygodniej. Tak. A co do książki, to nie chcę dużo obiecać, ale powinna być w tym roku. Już faktycznie są ostatnie szlify, piszę ostatnie rozdziały, więc mi zależy, żeby ją skończyć, tak się śmieję, bo chcę publikować częściej. <śmiech> <śmiech> więc... No tak. Czas to też waluta trzeba go Uwolnić. Ja z doświadczenia wiem, że pisanie tak. książki to jest specyficzny proces. Różnie on różnych ludzi wygląda, także tym bardziej trzymam kciuki, Będę, że to jest wielkie wyzwanie, ale piękna sprawa i byś z tego bardzo zadowolony. Bardzo dziękuję <śm> za zaproszenie jeszcze raz, za wysłuchanie Was. Jak macie jakieś komentarze, to po prostu dawajcie znać pod tym klipem na YouTube, czy na blogu, czy gdzieś i będziemy odpisywać. Tak, będziemy kontynuować tę dyskusję. Tak, dokładnie.